Siemanko, witajcie na kanale. Dawno nie było żadnego filmu montażowego, więc zrobimy sobie szybki montaż drążka stacjonarnego MFX004. To jest taki typ drążka, który możemy sobie postawić w domu. Nie wymaga montażu, nie trzeba go montować na futrynę. Nie jest to drążek rozporowy, nie jest to drążek do drabinki, nie jest to drążek montowany do ściany. Stacjonarny drążek w fajnej cenie, bo można go kupić poniżej 200 zł. Bardzo fajne rozwiązanie dla tych, którzy właśnie nie mogą ingerować w ściany, czy mają na przykład futryny, które się nie nadają do montażu. Nie przedłużamy, o drążku sobie pogadamy, jeżeli chodzi o jego specyfikacje w kolejnym filmie, a teraz zabieramy się za szybki montaż. W sumie jeszcze nigdy nie montowałem takiego typu drążka u siebie na siłowni, ale zobaczymy sobie, jak to pójdzie. Myślę, że to nie będzie zbyt skomplikowane, bo to jest w sumie parę profili, podstawa, drążek i poręcz do dipów, więc myślę, że cała konstrukcja będzie prosta. Ok, lecimy z tym tematem. Zaczynamy od tych dwóch rurek. Je sobie ustawiamy w ten sposób. Tymi większymi dziurami tutaj na zewnątrz. I one będą złączone tą rurką z tymi wcięciami, która ma jedno wcięcie. Tutaj są tylko dwie takie czarne rurki, to też jest tylko jedno, bo to kolejna ma podwójne, więc to przyjdzie tutaj sobie tak, w ten sposób, to i to. I musimy to skręcić śrubami. Tu jest spoko, aha, dobra, jedne są dłuższe, jedne są krótsze, ale wnioskuję, że tutaj będzie ta dłuższa, bo jednak te rurki są dosyć długie, więc tutaj idzie podkładka. Bierzecie sobie najdłuższe śruby, jakie macie i one idą tutaj, w to miejsce. Trzeba sobie trafić przez to dwie. O! I tu idzie nakrętka i podobnie robicie z drugiej strony. Ja bym tu jeszcze dał podkładkę, ale według instrukcji nie ma tutaj podkładki. Nie, no jest, musi tu być podkładka. Także pamiętajcie, żeby dać z dwóch stron podkładkę, bo to zawsze lepiej trzyma i bezpieczniej, jak są podkładki z dwóch stron. No i trzeba będzie to podokręcać za chwilę i to jest tak jak sanki, więc tu musimy podkleić od razu te gumy, tak jak podaje producent, więc tak sobie trzymamy i tu podklejamy te gumy. I teraz co się tutaj dzieje? Aha, tutaj gdy mamy to skręcone, to sobie już trzeba będzie od razu dokręcić, to przychodzi tutaj i tu są te nogi. Aha, to będzie na tej nodze. Wnioskuję, że tak. I druga strona będzie, sorry, i tu będą te blachy, więc muszę sobie to połapać tutaj dokładniej i kręcić na tych blachach, tylko te blachy będą w ten sposób. O, i tak się to będzie trzymać z dwóch stron, więc zaraz sobie damy kamerę bliżej, żebyście widzieli. Teraz wam pokażę, jak montujemy te podstawy. Musimy użyć tych blach, one są tak specjalnie wygięte. Musimy je dopasować sobie tak, żeby nam to dobrze chwyciło. Może być to trochę niewygodne zrobić to w jedną osobę, ale jak ktoś się postara, to da radę. Wystarczy sobie złapać tylko pierwszą śrubę. No będzie to trochę wyzwanie, ale nie z takimi rzeczami sobie już radziliśmy. Trzeba sobie tylko dopasować śrubkę, podkładkę, śrubkę. Tutaj akurat jest podkładek bardzo dużo w tym zestawie, więc myślę, że nie braknie. Najważniejsze sobie tylko przepuścić przez pierwszą. Już się to powinno trochę lepiej trzymać.
A potem to już sukcesywnie sobie, jak połapiecie kolejne, to już się to będzie na bank trzymać. Ale już pierwsza powinna spowodować, że dużo lepiej się to będzie trzymać. Niemniej jednak uważajcie, żeby wam to na łeb nie spadło. Ale teraz sobie już zaczniemy też tą. Tylko tu już będzie ta dłuższa. Zwracajcie uwagę, bo tu są różne długości tych śrubek. Bo tu na tym, tak jakby maszcie, będą krótsze, a tu już pójdą te trochę dłuższe. Ale to jest tak zrobione, że raczej się nie pomylicie ze śrubkami. Więc tu tylko trzeba sobie trochę... Jak będziecie robić, to pamiętajcie, żeby sobie nie skręcać tego nie wiadomo jak, bo trzeba to sobie trochę spasować. O, lepiej będzie od zewnętrznej strony obsadzać, to wtedy wam to bardziej wyjdzie, ale trzeba się trochę tutaj nakombinować, żeby to zmontować, więc w sumie dobrze, że jest filmik, bo sobie zobaczycie dzięki temu, że trzeba to trochę naciągnąć. No ale teraz już widzicie, śruby dochodzą, więc to jest ten newralgiczny moment, o którym wam mówiłem. Trzeba to minimalnie naciągnąć tutaj, ale bez ingerencji żadnych innych narzędzi, więc do wykonania. Nie skręcam jeszcze tego tak na amen, bo zobaczymy jak tam ta część, jak tam ta druga część. Podobnie musimy zrobić z drugą częścią. Mam nadzieję, że bogatsi od doświadczenia z pierwszego zrobimy to dużo prościej, dużo płynniej. Zaraz się przekonamy. Nie wiem, czy to dobrze zrobiłem, ale próbujemy właśnie zrobić w ten sposób, że te blachy damy od razu, zmontujemy tu góra, dół, tak żeby było to, nie trzeba będzie tego przytrzymywać. Tak sobie to przytrzymać, żeby było. A zaraz zobaczymy, jak pójdzie reszta. Zawsze tak jest, że jak się zakłada, że będzie szybki montaż, chociaż tak nie idzie to jakoś mega wolno, bo myślę, że już połowa konstrukcji za nami, najgorsze jest za nami, więc dobra, tak sobie to złapiemy, żeby się tylko trzymało i trzeba przejść dalej jeszcze, dobra, tu jest jeszcze ten mały jeden, ale spróbuję może zrobić to inaczej, tu pójdzie ten najdłuższy, spróbujemy go tu od razu złapać od góry. Przez tą blachę. Też to trzeba tutaj naciągnąć trochę. Albo trochę, powiedzmy, o, musicie trochę tymi blachami tak to jakoś wysterować, żeby wam te śruby się pokryły, tylko nie dokręcajcie ich na maksa, tak żeby się potem wszystko zmieściło, więc najpierw sobie dokręcamy tak tylko, żeby minimalnie to nam chwyciło i potem już będziemy skręcać, jak będą wszystkie te blaszki złapane śrubami.
Także pamiętajcie, nie skręcamy, że tak powiem, na amen, tylko na zasadzie takiej, żeby sobie to trochę złapało. I wtedy powinno być dużo lepiej, bo mamy możliwość o trochę manewrowania tymi blachami, więc istotne jest to, żeby sobie najpierw to połapać, a potem kręcić, że tak powiem, na gotowo. Jak to zawsze. W sumie przy konstrukcji takich sprzętów zawsze Wam powtarzam, że dobrze jest sobie najpierw kręcić tak na przymiarkę, a potem minimalnie pomanewrować, ale nie ma źle. Tylko czemu mi tu wyszła taka długa śruba, ale może się pomylili ze śrubami, a może gdzieś po... Aha, dobra, tu jest taka krótka. Mój błąd. Muszę ją wyjąć i dać tutaj taką krótką. No i skręcamy to i podstawę mamy metodą prób i błędów zrobioną. O, teraz widzicie, mamy to i mamy to skręcone. Czyli trzeba po prostu, tak jak Wam mówiłem przy tej drugiej, nie skręcamy tego na amen, trochę trzeba tymi blachami pomanewrować i to zawsze się, widzicie, bez jakiegoś naciągania wejdzie. Więc tutaj był mój błąd. Trzeba po prostu trochę tutaj sprytu przy tym. I mamy podstawę zrobioną. I kręcę to na gotowo i lecimy dalej. Podstawa stoi, ja sobie to teraz podokręcam i lecimy dalej. Tutaj tak, żeby się tu znalazły w tym. Rureczka numer 1, rureczka numer 2. I co dalej? Co dalej? Aha, i tu przychodzi ten. Co tu przychodzi? Aha, ten przychodzi zawijaniec taki. Czyli zaraz Wam to dam do góry, żebyście widzieli. Więc obracamy sobie tutaj, macie dwie te rurki wsadzone i lecimy dalej, czyli tu przychodzą od wewnątrz, aha, dobra, od wewnątrz przychodzą te dwa maszty, czyli sobie je naszykujemy, oczywiście podkładka, nakrętka i od razu trzeba to skręcać. Standardowo, jak to u mnie, nie obyło się bez wtopy. Jak będziecie sobie montować, to patrzcie,
żeby Wam nie wystawało tyle śruby, bo znaczy to, że jest ta śruba za długa, bo to powinna być ta śrubka, i w dalszym etapie konstrukcji Wam braknie tej śruby, bo okaże się, że u góry ją trzeba zamontować, jest za krótka, więc muszę tą i tą wykręcić, podmienić, bo będą mi potrzebne tutaj do góry, także pamiętajcie sobie o tych długościach śrubek, żeby sobie to zmniejszyć, sprawdzać. Zresztą na instrukcji macie pokazane, jaki jest numer śruby i śruby są pomierzone, więc najlepiej brać sobie metr i sobie sprawdzać śrubki, tak jak to ma wyglądać, a nie na szybko, tak jak ja na dzikusa. Magia kina działa w ten sposób, że za kulisami błyskawicznie naprawiłem swój błąd, jak widzicie, i lecimy dalej z produkcją, z konstrukcją. I tutaj też mam dla Was radę, jak będziecie to skręcać, żeby sobie wszystkie te cztery śruby najpierw wsadzić, dopasować, a potem dokręcać śrubkami, bo ja sobie zostawiłem te dwie i potem musiałem to luzować, bo to jest dosyć wszystko takie ciasne, tak jest pospinane, więc żebyście potem nie rozkręcali, to lepiej sobie najpierw dopasowywać wszystkie te elementy, złapać, a dopiero wtedy kręcić, bo jak sobie zakręcicie tą śrubę i tą, tak jak sobie zakręciłem, to potem nie wycentrujecie z tymi i trzeba kombinować, rozbierać, więc to też taka ode mnie uwaga, żeby nie kręcić wszystkiego na gotowo, tylko sobie przymierzać do pewnego elementu, a potem właśnie sprawdzać, czy wszystko pasuje. Teraz kręcimy sobie ostatnie dwie śruby, czyli nasz już drążek właściwy i będziemy sobie robić te wszystkie zaślepki. Tu jest prosta sprawa, bo mamy tylko podkładkę, żeby jeszcze dać, mamy dziurę zrobioną specjalną pod drążek, tak żeby to pasowało. Oczywiście jak zawsze fajnie by było mieć kogoś, żeby nam to przytrzymał, ale ja wszystko muszę robić sam, więc łapię sobie lekko, bo tutaj i tak trzeba będzie nasiągnąć, i łapię sobie drugą stronę. Ostatnia śruba, nawet podkładek zostało, chociaż używałem wszędzie po dwie, więc dobrze, chociaż tym razem zostało, także tak jak gadamy. Czasami jeden zostaje podkładek, czasami komuś braknie dwóch sztuk. No cóż, no trzeba się z tym liczyć. Ja już to kręcę na gotowca i robię zaślepki. A, gadałem, dobra. Tu macie, jak to wszystko wyglądało, bo sobie nie ustawiłem kamery tak, jak powinienem, ale nadrobię to. Zrobimy sobie, proszę, tak to wygląda tutaj. Montujemy sobie te śruby i będziemy je dokręcać i dawać zaślepki. Zaślepki mamy pomontowane. Drążek jest zmontowany. Tutaj macie poręcz do dipów. Udało się, myślałem, że to będzie szybszy szpil, ale gdzieś trzeba z 20-25 minut się z tym pomęczyć. Tak to wygląda, tak na wstępie, jeśli chodzi o funkcję, czy działa. Jak widzicie, działa, poręcz do dipów również. No wiadomo, jest to drążek stacjonarny, więc będzie miał swoje plusy i minusy, ale o tym pogadamy sobie w innym filmie. Konstrukcja jest zmontowana. Będzie można sobie plecy rozciągnąć podczas siedzenia w biurze, więc cel myślę, że będzie osiągnięty. A jakie są walory tego drążka pod względem ćwiczeń, to jeszcze Wam zrobię parę testów tutaj u mnie na siłowni. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego sprzętu, odnośnie montażu, jeżeli macie jakieś pomysły na filmy, śmiało piszcie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to zostaw suba, to motywuje do dalszej pracy. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, hej!